Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Witam Państwa w coczwartkowym spotkaniu z historią i polityką, a gościem naszego programu jest pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry pani doktor, witam serdecznie. Witam Państwa, dzień dobry panie redaktorze. Proszę Państwa, dzisiaj zadamy sobie bardzo ważne pytanie. Pytanie dotyczące naszej przyszłości. Czy Europa ma być nadal i będzie nadal Europą ojczyzn, tak jak to było pierwotnie założone w trakcie jednoczenia się Europy Zachodniej, czy też przetworzy się w jakiś konglomerat, pulpę beznarodowościową, która będzie rozlewała się od Uralu aż po ocean? Na to pytanie postara się odpowiedzieć nasz gość, którym to pytaniem zwracam się bezpośrednio do pani doktor. Pani doktor, jakie są prognozy, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o wnioski wynikające z historii prognozy i trendy? Prognozy to trudno powiedzieć, bo właściwie to jest właściwie pytanie właśnie, że wydaje nam się, że i lewica współcześnie głosi, że to takie nowoczesne hasła rzucają. Tu, a ta sprawa, a zielony jakiś tam skład, układ, zielony porządek, a nie taki, nowoczesność i tak dalej. To jeśli można, wtrącę jeszcze jedną rzecz. Te takie tendencje zjednoczeniowe w Europie istniały praktycznie, można powiedzieć, od już czasów Imperium Romanum, prawda? Potem wczesne średniowiecze... No tak, ale Imperium Romanum i wczesne średniowiecze, Imperium Romanum przede wszystkim, no to było imperium, ale Rzymianie, proszę Państwa, panie redaktorze, dawali pełną wolność językową, kulturową, bo w skład Imperium Rzymskiego wchodził Izrael i wchodziła Grecja i od Greków Rzymianie czerpali wiele i tak dalej, i tak dalej. I Imperium Romanum nie polegało na tym, żeby te narody, oczywiście trzeba było je podbić, ale potem spokojnie żyły w ramach imperium, posiadając wszelkie prawa, że tak powiem, obywatelskie i będąc zrównani z prawami, jakie posiadali Rzymianie. No, także potem przyszło święte imperium, prawda? Najpierw było narodu francuskiego, potem narodu niemieckiego, cesarstwa niemieckiego, prawda? No święte imperium europejskie. No i już mówiliśmy o tym, że Niemcy od tysiąca lat żyją ideą święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Ale teraz mamy jakby trzecie podejście. Teraz mamy inne podejście, proszę Państwa. To ta nowoczesność, którą nam lewica głosi, marksiści, komuniści, to tak, szczerze powiedziawszy, trzeba powiedzieć, odgrzewane kotlety. I musimy mieć tego świadomość, że w połowie XIX wieku i za sprawą dwóch Żydów, Marksa i Engelsa, w lutym 1848 roku został ogłoszony Manifest Partii Komunistycznych. No i coś w tym manifestie czytamy? Trzy takie przykazania dali nam Marx i Engels, żeby zbudować idealne imperium i idealną przestrzeń życiową, to trzeba spełnić trzy warunki. Zlikwidować państwa narodowe, zniszczyć rodzinę i odebrać ludziom Boga. I to się od 170 lat nie zmienia, jeśli chodzi o lewicę. Także te ataki, które widzimy na Kościół dziś, to jest pomysł Żydów, Marksa, Engelsa, którzy to wszystko zapisali. I hasłem, które mnie bardzo śmieszy, to jest: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Spotkałam się z nim jeszcze jako mała dziewczynka w gazety za komuny. Jak wychodziły, to miały to hasło pod głównym tytułem. A mój tatuś brał taką gazetę i mówił: zobacz, Ewusiu, tutaj gołodupki, hop, do kubki przyszło. To było śmieszne, ale takie było podejście mojego ojca do komunizmu. No jakieś gazety czytał, no by nie było innych, trzeba było przeczytać, ale ten podtytuł małymi literami możecie Państwo w bibliotece sprawdzić, jak wyglądało w Kielcach, wychodziło słowo ludu najczęściej. To się czytało. I tu jest zupełnie sprawa niezmienna. Pytanie, dlaczego
na punkt pierwszy Marx, Engels i trzeba powiedzieć, że to, że idea komunizmu powstała jednak w towarzystwie żydowskim. Dlaczego to ten punkt pierwszy, likwidacja państw narodowych, była taka ważna? Można przeczytać w dziełach tych filozofów komunistycznych, w większości Żydów w XVIII wieku. Rozgorzała dyskusja nawet nad tym, bo to wszystko w Niemczech się działo, proszę Państwa. Niemcy, XIX wiek, to jest taki okres dla Żydów niemieckich Haskala, kiedy oni posyłają, religijni Żydzi posyłają swoje dzieci do szkół. Dzieci już studiują filozofię europejską i różne rzeczy. I tam jest to gniazdo tych wszystkich, tego lewactwa, które się narodziło. I ta idea likwidacji państwa narodowego, to Żydzi piszą wtedy w XIX wieku, potem jeszcze w dziełach polskich Żydów, komunistów, że tylko w świecie, w którym nie będzie państw narodowych, Żyd może się czuć komfortowo. Bo w każdym wypadku jest albo polskim Żydem, albo niemieckim, a jak już zlikwidujemy państwa, to po prostu nie będzie tego problemu dla Żydów. No i nawet jest w internecie, można znaleźć Maksymilian Horowitz, który chyba tę książkę napisał 1904-1905 rok. Polski Żyd, po polsku napisał tę książkę i tam tłumaczył tę ideę likwidacji państwa narodowego z punktu widzenia Żydów. No więc trochę trzeba się zastanowić. Te idee, powtarzam, są niezmienne, to są odgrzewane od 170 lat kotlety, które z pełną siłą w tej chwili i Unia Europejska, i tu w Polsce nasze rządy odgrzewają. Musimy mieć tego świadomość, jakie to ma korzenie. Najlepsze, proszę Państwa, jak się czyta dzieła tych, powtarzam, głównie żydowskich filozofów marksistowskich, szczególnie w XIX wieku, to Żydzi zawsze dojdą do źródła. I w wielu traktatach tych żydowskich w XIX wieku jest napisane, że oni, Żydzi, zostali wybrani, a to jest przypadek Engelking, komunistki, Żydówki, która nam mówi, że ona się spotka po śmierci z Bogiem jako jedyna, bo my to jesteśmy goje, to nie mamy duszy. Żydzi komuniści, część z nich doszła do wniosku, że i to, co Pan Bóg dał im wśród tych przekazań, to, co im zadał im Żydom, to jest przenieść komunizm przez te tysiąclecia i objawić komunizm światu. Czyli Żydzi byli nośnikiem idei Boga o likwidacji na przykład państw narodowych. To się czyta jak wariatkowo, ale my z tym wariatkowym mamy do dziś, w chwili obecnej, do czynienia, że tym wariatkowym zarazili się część Francuzów i część Włochów i część Niemców. Miejmy nadzieję, że spośród nas Polaków jak najmniej nas się tymi idiotyzmami zarazi. No więc państwa narodowe. Państwa narodowe mają być zastąpione, powtarzam, idea od 170 lat co najmniej, natomiast u Żydów to tysiącletnia idea, że państwa narodowe, zamiast państw narodowych powinno powstać państwo uniwersalne, które przyznaje swoim obywatelom, to czytam dokładnie, jak jest w manifeście zapisane. Państwo uniwersalne, które przyznaje swym obywatelom równe prawa ze względu na człowieczeństwo, a nie przynależność narodową czy rasową. I teraz, jeśli nie wiemy o tym, że to jest taka stara idea, to są odgrzewane kotlety, bo lewica nam to sprzedaje jako ich dorobek myślowy po prostu, no to nie dajmy się, proszę Państwa, nabrać. Żadne tam państwo, które będzie żaden twór państwowy, tak trzeba powiedzieć, który powstanie w miejsce Europy państw narodowych, nie będzie po prostu, nie da nam równych praw, bo już widzimy lewica, jak się drze na nas, wyzywa i używa przekleństw, dlatego że nie jesteśmy lewakami. Ale no, zamiar
budowy państwa narodowego. W tej chwili Unia Europejska zmienia się nie w Europę ojczyzn, tylko wszystko zmierza do tego, nawet ostatnie tam głosowanie jakieś nasi lewaccy i z PO posłowie zagłosowali właśnie za kolejnym elementem po prostu do likwidacji państw narodowych, czyli odbierania rządom narodowym, sądom i całej strukturze praw, które mają być przenoszone do Brukseli, czyli dokładnie do Berlina. I w tym wszystkim się po prostu łączy z jednej strony ten komunistyczny manifest komunistyczny Marksa i Engelsa i łączą się po prostu niemieckie idee panowania nad Europą. I także co możemy powiedzieć? Tak czasem jako historyk zastanawiam się, czy, bo narzekamy, że to jeszcze ja pamiętam, jak byłam młodsza, narzekałam, że te nasze dzieje są takie straszne, że a tu zabory, a tu komuniści od 45 roku w Polsce, a tu to, a tu tamto. A tak z perspektywy czasu myślę i mam nadzieję, że my Polacy jesteśmy po prostu zaszczepieni na to, żeby jednak z ogromnej swojej większości nie przyjąć tej idei likwidacji państw narodowych. Dlatego, że i to też sięgnijmy do historii. Jest rok 1905. Jest partia PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Polska Partia Socjalistyczna, która niewiele ma wspólnego z tymi komunistami Żydami. Chodzi tylko o to, że wiek XIX to jest rozwój przemysłu, to są warunki pracy w fabrykach robotników okropne. Polska jest pod zaborami. Po prostu i właściwie idea Piłsudskiego i PPS-u polskiego idzie w kierunku odbudowy niepodległego państwa polskiego po pierwsze i odbudowy i zbudowania struktur socjalnych i społeczeństwa, które będzie zadbane i ten robotnik, bo to rodzi się w XIX wieku, klasa robotnicza, będzie miał swoje prawa, nie będzie pracował 18 godzin w ciągu dnia, tylko 8 godzin. Takie rzeczy. Jego największy przyjaciel, Maksymilian Chorowicz, Żyd zresztą, rzeczywiście przyjaźnili się, bo Piłsudski w 1904 roku jeszcze był świadkiem na ślubie tego Żyda Maksymiliana Chorowicza i byli w jednej partii w PPS-ie. Rok później, w 1905 roku, jak był jakiś tam zjazd partyjny, to okazało się, że stanęły sprawy partii i Piłsudski konsekwentnie stawiał sprawę niepodległość i zbudowanego państwa, które w sposób socjalny zadba o swoich obywateli, szczególnie, powtarzam, robotników. Nagle Maksymilian Chorowicz mówi, że jego państwo niepodległe polskie nie interesuje, bo w tej chwili to jest po prostu, to są idee budowania komunizmu i budowania właśnie tego państwa bez pozanarodowego, państwa po prostu, w którym nie będą na razie narodów, więc myślał oczywiście o Rosji, której będą podlegać wszystkie narody. No i panowie się rozchodzą, dochodzi do awantury. Chorowicz, mówi się, Piłsudski z PPS-u wysiadł na stacji Niepodległość, a Chorowicz pojechał dalej w komunizm. Chorowicz później, w następnych latach, jak powstała niepodległa Polska, to wyzywał na Polskę, wypisywał bzdury i w końcu tam współpracował dla ruskich. Piłsudski posłał za nim list Gończych, uciekł do Rosji, do Stalina i Stalin po prostu w 1936 czy 1937 roku po prostu w okresie czystek go zamordował. I tak droga Żyda się skończyła. No jak się skończyła droga Piłsudskiego, to wiemy. I odzyskaliśmy niepodległe państwo na lat 20. I to można powiedzieć, że ta nasza polska odporność na komunizm, mam nadzieję, że zadziałała w tym pierwszym okresie wieku XX, w roku 1905, 18, potem 20 roku. Jednak blisko milion Polaków, w tym mój
Również mój dziadek bił się z bolszewikami o wolną Polskę i wolną Europę i Europę ojczyzn. I siłą rzeczy przez te czas zaborów i tę historię zostaliśmy jakoś zaszczepieni. Druga taka szczepionka, która mam nadzieję, było szereg tych szczepionek, ale takie najważniejsze. Druga szczepionka w innej już epoce, to jest okres komuny w Polsce, 45-89. Tak ją rachujemy, ale widzimy, że ta komuna do dziś żyje i wcale nie została wykorzeniona i już odrodziła się nowa. To jest rok 68. W 68 roku ten komunizm został zaszczepiony, proszę Państwa, przede wszystkim w Ameryce i w krajach zachodnich. Francja, Anglia. U nas w Polsce 68 rok też były rozruchy młodzieży studenckie, ale my nie mieliśmy czasu myśleć tam. Były czasy komunizmu, to kto mógł po prostu chwalić jakiegoś Marksa, idiotę i Engelsa i te wszystkie idee i mówić o likwidacji państw narodowych, kiedy byliśmy znowu w niewoli bolszewików. To wprawdzie mówi się do dziś, że w czasach komuny to Polska to był najweselszy barak w obozie socjalistycznym, ale jednak to też była szczepionka, że te idee, które na Zachodzie wtedy wśród młodzieży szalało lewactwo i idee komunistyczne, my byliśmy na to odporni, bo my żyliśmy w komunie, widzieliśmy, jak ta komuna rzeczywiście wygląda. Teraz jest rok 24, nowe rosło, nowe pokolenie, które nie pamięta już czasów komunizmu i zna to tylko te kartki na żywność i te wszystkie te bicia pałami. Zresztą wczoraj Tusk zachował się jak rasowy komunista, bo na chłopów posłał policję i pały. Więc może to jakoś się ludzie obudzą. Ale w każdym razie to też była taka druga ważna szczepionka, że o ile właśnie młodzież zachodnia kupowała i przyswajała lewicowe idee i oni w tej chwili właściwie już w większości, we Włoszech bardzo silna partia komunistyczna, we Francji, Francja jest bardzo lewacka, Niemcy też. Natomiast my, u nas oczywiście tam ta młodzież w tej chwili zaczyna się lubować w partiach lewackich, że jakaś Dziemianowicz-Bąk, która jest dla nich bohaterką, Dziemianowicz-Bąk, która uważa, że ogień to był bandyta i nie wolno świętować żołnierzy wyklętych. Niech ona pojedzie do górali i powie, że ogień to bandyta. To nie wiem, czy nie wyjdzie bez ciupaszki po prostu w plecach czy w ręce. Także to zaczyna się kolejny etap. I teraz pytanie tylko o nas Polaków. Czy ta szczepionka czasów rozbiorów i szczepionka czasów PRL-u, czyli komunizmu nam wrzuconego wbrew naszej woli, czy ta szczepionka dalej działa? No nie wiemy, bo nasze dzieci, nasze wnuki niekoniecznie. Najlepszym przykładem jest obecny pułkownik od kultury. To jest prawnuk Sienkiewicza. I co wyrabia? Gdzie jego dziadek? Gdzie jego pradziad? A gdzie on? Także to nie mamy żadnej pewności, że nasze wnuki, prawnuki, o ile my byliśmy odporni, jeszcze nasze dzieci, to czy już prawnuki nie kupią tych odgrzewanych kotletów po prostu komunizmu. No i oczywiście cała ta idea komunistyczna i likwidacji państw narodowych doskonale przyjęła się i wpisuje się po prostu w takie myślenie niemieckie, dlatego że już mówiłam tu Państwu wielokrotnie, że idea niemieckie marzenia o budowie świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, to jest idea, która liczy 1000 lat i Niemcy nigdy inaczej myśleć nie będą i nie ma co
na to liczyć i musimy mieć świadomość tego, że to jest niebezpieczeństwo, bo Niemcy w tym świętym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego, zwanego dzisiaj tam Unią Europejską, widzą dla nas Polaków, nie tylko Polaków zresztą, tylko według Niemców ludów niedoskonałych, czyli nas, Czechów, Bułgarów, Litwinów i innych już nie będę wymieniać. My jesteśmy podludzie, a oni są nadludzie zgodnie z hitlerowską ideologią, której się w ogóle nigdy jej nie wyzbyli. No, wracając teraz do tego manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa z 1848 roku. Tak jak powiedziałam, była likwidacja państw narodowych jako punkt pierwszy. Odebrać ludziom Boga. No, nad tym też już od 200 lat pracują różne środowiska, przede wszystkim komuniści. Bo w tym manifestie komunistycznym Marx i Engels napisali to, co potem powtarzał Lenin, Stalin i Ruscy głównie, że religia to opium dla mas. I trzeba ludziom odebrać Boga. No i tu też Kościół w Polsce jest atakowany, proszę Państwa, i w czasie zaborów przez 123 lata i Niemcy, i Ruscy ten Kościół prześladowali. Nie policzyć biskupów, którzy oddali życie albo byli wywiezieni na Sybir za to, że byli katolikami i Polakami. Plus 80 lat komuny i neokomuny. I ja myślę, że Kościół przetrwa. Kościół nie przeżywał, ma większy problem dziś z papieżem Franciszkiem synodalnym niż nawet z tymi naszymi komuchami. Oczywiście jakaś tam Sherling Bielgus wejdzie, przerwie mszę i to wszystko jest skandaliczne z miłością marksistowską na ustach, że trzeba wszystkich ludzi szanować, ale powtarzam, Kościół przez ponad 2000 lat istnienia przeżywał nie takie ataki i o to raczej musimy być spokojni, czy wierzyć w to, że nikt nikogo nie będzie zmuszał do chodzenia do kościoła ani do wiary w Boga, ale katolicy w Polsce przetrwają. Najgorsze obok właśnie niszczenia państw narodowych, ta trzecia idea po prostu marksistów, ciągle aktualna, a nawet powiedziałabym równie intensywnie nad nią pracują komuniści, jak i na zniszczeniem państw narodowych. To jest zniszczenie rodziny. Bo i Marx, i Engels, a za nim potem Lenin powtarzali jedno, że żeby zmienić świat, to trzeba właśnie zniszczyć państwa narodowe, odebrać ludziom Boga i zniszczyć rodzinę. I to właściwie to, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o rodzinę, szczególnie o kobiety, to jest też powtórka, proszę Państwa, z rozrywki. Zapomniana postać w historii obok Lenina to jest Aleksandra Kołłątaj. Też pochodzenie żydowskiego. No niestety, bo sam Lenin też miał pochodzenie żydowskie. No co tu możemy zrobić, jak czego nie dotkniemy, jeśli chodzi o komunę, to zawsze trafimy na Żyda. Że coś w tych umysłach żydowskich jest, może dlatego, że od 3000 lat nie posiadali swojego państwa, że są narodem wędrownym. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. W każdym bądź razie możecie Państwo sobie rozszerzyć informację o Aleksandra Kołłątaj. Baba, Żydówka, która ona się urodziła w 1832 roku. Nie 32, tylko 72, czyli miała jakieś 30 parę lat, jak wybuchła rewolucja. No i wróciła, tam się jeździła po Europie, znała języki i wróciła w 17 roku, jak wybuchła rewolucja, wróciła do Rosji i została sekretarzem Petersburskiego Komitetu Partii Bolszewików. I ona jest twórcą tego nurtu, z którym mamy dziś do czynienia, czyli radykalny nurt marksistowskiego komunizmu,
który dotyczy rodziny i spraw socjalnych. Jak patrzę na te wariatki po prostu bez w Sejmie nawet te lewaczki, które urządzają tańce w Sejmie, żeby w obronie kobiet jakieś drdymały, jakieś głupoty zupełnie. Te nasze współczesne lewaczki nie mają świadomości, że w Polsce nie ma co walczyć. Ja już kiedy lata temu mówiłam o szczególnej sytuacji kobiet polskich, że od średniowiecza my jedne miałyśmy nasze prababki miały i miały wiano od męża i dysponowały swoimi pieniędzmi. Jako jedyne pierwsze w Europie ze względu właśnie na zabory i na powstanie listopadowe i nigdy nie zabraniał nam nikt pracy, a wręcz jak mężczyzn wywieźli Sowieci na Sybir albo zabili, to opowiadałam tu państwu, że też wyrzucali też szlachcianki z dworów z dziećmi i za punkt honoru kancelarie adwokackie sobie poczytywały, jak zatrudniły taką kobietę, która tam umiała pisać, czytać jako sekretarkę, żeby wyżyła. My Polki nie miałyśmy nigdy, jak porównamy do tego, że francuski jeszcze do chyba 1964 czy 5 roku, żeby pójść do pracy w biurze czy w fabryce, musiały przynieść pozwolenie od męża. Tego nigdy nie było w Polsce. W 1918 roku, jak powstała odrodzona Polska, nikt nie stawiał pytania, czy kobiety mają prawo wyborcze. O czym wy, baby, mówicie? Idiotki, które tańczą w Sejmie i walczą o jakieś godności kobiece. To już za was tą walkę wywalczyła w komunizmie ta właśnie Aleksandra Kołłątaj. I wytyczyła cały program swojego działania i w większości, proszę państwa, to w Rosji zrealizowała. Dlatego Rosja jest taka straszna, taka posiekana i tam rola kobiety, nie wiem, czy kiedykolwiek, czy jakiś szacunek dla kobiety zostanie odbudowany. Bo to też tradycja wiekowa. Piotr I, który pojeździł trochę po Europie, zarządził na przykład, że i kobiety mają być zapraszane na przyjęcia, jak się organizuje przyjęcia. Bo wśród Rosjan była tradycja taka mongolska, że kobiety do stołu nie siadają. Siadali tylko mężczyźni. To on się ubierał za cywila, jeździł po domach, sprawdzał, czy są kobiety. Czy piją ruscy kawę. Ruski kawy nie nauczył pić, szacunku dla kobiet nie wzbudził. I mamy ten rok 1917-18, rewolucja komunistyczna ogarnia całą Rosję i Lenin daje władzę właśnie tej Kołłątaj, żeby ona zatroszczyła się o rodzinę. I w tych punktach państwu przeczytam, że napisała, że prześladowane kobiety walczą z patriarchatem i burżuazyjną moralnością. To ta idiotka pod pojęciem patriarchatu rozumiała małżeństwo, że mąż w domu pracuje, a kobieta chowa dzieci, co było od wieków rzeczą dość naturalną. Drugie, że kobiety po odrzuceniu patriarchatu i burżuazyjnej moralności czują się szczęśliwe i mogą poświęcić się działalności partyjnej lub budowie nowego ładu. No i rzeczywiście pociągnęła za sobą masę takich idiotek jak te nasze posłanki tańczące w Sejmie, które rzuciły rodzinę i poświęciły się partii i działalności i budowie nowego ładu. I ten nowy ład, trzeci punkt to emancypacja radzieckich kobiet, tej Aleksandry Kołłątaj. Proszę państwa, skończyło się to tak, że w Związku Radzieckim, w Sowieckim Sojuzie wyemancypowano kobiety. Posadzono je na traktory, zagoniono do pracy w kopalniach i tak dalej, i tak dalej. I taka emancypacja po prostu grozi nam także teraz z rąk tych nowoczesnych komunistek, lewaczek i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Żadnej innej emancypacji się nie spodziewajmy. Tylko powiedzą nam, baby, chcecie emancypacji, równouprawnienia, to wąt do roboty, budować drogi.
w Rosji to normalka, że kobiety budują drogi, właśnie siedzą na traktorach, pracują w kopalniach i tak dalej, i tak dalej. I na tym polegała, skończyła się emancypacja, rzucała jako hasło rzucona przez tą Aleksandrę Kołłątaj. Aleksandra Kołłątaj w 1917 roku ogłosiła, że małżeństwo i rodzina to anachronizm. Redukcją nazywa małżeństwo i rodzinę, że stwarza, czyli likwidacja rodziny, stwarza szansę całkowitego przewartościowania życia kobiety. Także to, że dziś są szerzone jakieś idee rodzin patchworkowych, a rodziny, że jest dwóch ojców, a trzy matki i tak dalej, te wszystkie bzdury, które tam wmawiają naszej młodzieży, to są korzenie, nie zrodziło się dziś. To są idee po prostu z czasów Lenina, spisane, wyartykułowane przez Aleksandrę Kołłątaj. Dalej, co postuluje Kołłątaj, że wychowywanie dzieci przez kobietę to też anachronizm. Tego w tym pokoleniu obecnych milenialsów, 20-30-latków, coraz częściej słyszy się, że na szczęście no w Polsce to jest taki jednak margines wielkomiejski, że dzieci to, jak to powiedział Tusk, dzieci to, zapomniałam jak on to nazywał, że dzieci to coś tam, jak straszna rzecz. Dzieci to udręka, według Tuska. I według tych dzisiejszych lewaczek też dzieci to Tuska, to udręka, więc po co im udręka? Także na ile to się, i to jest groźne zjawisko jednak, bo coraz mniej dzieci się w Polsce rodzi, no ale nikt nikogo nie zmusi do rodzenia dzieci. Natomiast Kołłątaj postulowała, żeby odciążyć kobiety od wychowywania dzieci, to dzieci należy wychowywać, że wychowywanie dzieci przez kobietę to anachronizm, dzieci trzeba wychowywać komunistycznie, czyli wspólnie. I to się, proszę Państwa, niestety, ale w Rosji częściowo zrealizowało i do dziś jest, sierocińce są po prostu pełne dzieci bez rodziców i nie wiem jak jest teraz, bo już nie podają statystyk, ale jak Putin obejmował władzę w 2000 roku, to działały bardzo krótko, za Jelcyna działały w Rosji takie organizacje humanitarne, pomocowe, zachodnie. To w samym Petersburgu było około 1 000 000 bezprzyzornych dzieci, czyli dzieci bezdomnych, które mieszkały gdzieś w kanałach, gdzieś tam i te organizacje humanitarne europejskie dokarmiały, miały tych dzieci. Ile mamy dziś w Rosji dzieci bezprzyzornych, bezdomnych? Tylko jeden Pan Bóg wie. Po prostu. I to problem się pojawił 100 lat temu, bo zaraz dalej będziemy te punkty Kołłątaj omawiać, bo pojawiły się dzieci, skoro państwo powiedziało, że kobieta nie jest, może urodzić dziecko, ale nie ma obowiązku wychowywać, a wręcz przeciwnie, ona musi być wolna od wychowywania dzieci, niech się tym instytucje zajmują. I to już problem powstał jeszcze za życia tej Kołłątaj. Ona widziała, co zrobiła, czy była świadoma, jaką krzywdę milionom dzieci rosyjskich wyrządziła. Tego nikt już nie wie. Następna rzecz w tym swoim programie ogłosiła, że prostytucja to jest rzecz normalna. Nie należy tego potępiać. Ale prostytutki, tak jak kury domowe, czyli te, które rodzą dzieci i prowadzą dom, są bezproduktywne i w tym jest problem. Proszę Państwa, to znowu pomysł, trudno mi powiedzieć, ile rok temu, 2 lata temu w gazetach Michnika, czy ja nie czytam tego, ale czytałam w internecie, że ukazywały się artykuły propagujące prostytucję jako normalny zawód, który wymaga szacunku i tak dalej. Czyli to te idee Aleksandry Kołłątaj wiecznie żywe, że dziś też próbuje się wmówić dziewczynom, że prostytucja jest normalna. Prostytucja jest okej. Tylko może niedługo Michnik i jego środowiska to zrealizują
kolejną ideę Kołłątaj. Bo Kołłątaj powiedziała, że no, niby prostytucja jest okej, ale jednak trzeba, nie daje pracy, gospodarka na tym nie zyskuje, więc jest bezproduktywna, tak jak właśnie kobiety, które wychowują dzieci i gotują im obiady. I rzuciła hasło po prostu, które zniszczyło po prostu Rosję chyba mentalnie do dziś. Ona jakoś jest połamana. Rzuciła za zgodą Lenina hasło miłość jak szklanka wody. Czyli, proszę Państwa, wolny seks traktowany tak jak wszystkie inne czynności człowieka. No i dziś mamy nawet przerost tego, bo właściwie gdzie się nie ruszyć, to jest tylko rozmowa o seksie tęczowym, o seksie takim, śmakim. Najważniejszym problemem są małżeństwa jednopłciowe. Czyli wracamy do tych koncepcji sprzed 100 lat rzuconych przez Lenina, właściwie przez Kołłątaj za przyzwoleniem Lenina. I wtedy, proszę Państwa, ponieważ ta miłość jak szklanka wody bolszewicka ogarnęła całą Rosję, to w Rosji po prostu doszło do, a idea była, żeby wyzwolić kobietę, żeby kobieta była wolna, do tak zwanej nacjonalizacji kobiet i państwowych domów publicznych. Nacjonalizacja kobiet w Rosji polegała na tym, że dziewczyny młodej mówili do roboty. Tu szklankę wody musisz rozdawać mężczyznom rosyjskim. I to istniało jakiś czas. Z czasem zostało chyba w 30 latach zlikwidowane, bo no Lenin sam zrozumiał, że te wszystkie reformy Kołłątaj to jest koszmar. Bo tych bezdomnych dzieci rodziło się już na pęczki. To mówię, w 2000 roku, jak pamiętam, powstał taki film zrealizowany przez właśnie wolontariuszy europejskich o tych bezdomnych dzieciach, milionie w Petersburgu. Ile milionów przez te 100 lat tych dzieci zostało zmarnowanych, zniszczonych, poumierało. To są po prostu, to jest bilans wprowadzenia w życie idei komunistycznych. I przed tym Europa stoi. No, wtedy Lenin ze sprawą Kołłątaj zrobił taki rewolucyjny gest i wprowadził depenalizację związków homoseksualnych, czyli homoseksualiści nie byli karani przez jakiś czas. Potem przywrócili dalej. No i cóż możemy powiedzieć, że idee Aleksandry Kołłątaj wiecznie żywe. Idea Lenina, Marksa i Engelsa wiecznie żywa. I próbuje się je wprowadzić w całej Europie i szczególnie w Polsce, gdzie mamy praworządność, uważa się za praworządność, uważa się wprowadzanie w czyn tych wszystkich wariacji idei komunistycznych, która dziś nazywa się gender, śmender, overender i tak dalej. I musimy, proszę Państwa, no jedyne co jakoś nie dać się zwariować. I teraz, po raz kolejny my jako Polacy damy radę temu bolszewickiemu, neobolszewickiemu szaleństwu? No mam tę nadzieję, że damy radę, bo my Polacy przez te 1000 lat istnienia państwa polskiego jako naród, wprawdzie nigdy królów nie zabijaliśmy, tak jak Francuzi, Rosjanie czy inne narody, ale zawsze mieliśmy stosunek do władzy i nie daliśmy się zwariować. I mamy te dwie potężne szczepionki lat zaborów, kiedy musieliśmy się przeciwstawiać władzy i niemieckiej, i austriackiej, i rosyjskiej. I mamy tę drugą szczepionkę tych prawie 50 lat komunizmu, który no już młodzi nie pamiętają, ale jednak szczepionka działa dość długo. No i mamy, bo ciągle te wszystkie problemy, te idiotki w Sejmie, to kobiety po prostu jakieś niedowartościowane, nie mające poczucia. I mówię to jako kobieta, proszę Państwa. Jestem kobietą, uprawiam zawód typowo męski, bo statystycznie na 100 historyków to może 2, 3, 4 są kobietami. Nigdy nie odczułam żadnych ograniczeń z powodu tego, że jestem kobietą. O co walczyć? Czy jakaś idea lewacka też, żeby
posłów było 50 posłów, 50 posłów to mężczyźni, 50 kobiety. Nie jest wszystko jedno, czy prezydentem, premierem, czy ministrem będzie kobieta, czy mężczyzna. Jedyne kryterium to musi być to człowiek odpowiedzialny, wykształcony i przygotowany do swojej funkcji. Tyle. A czy nosi spodnie, czy nosi spódnicę, kogo to obchodzi? Przestańcie, baby, myśleć takimi kategoriami, że coś się wam należy dlatego tylko, że nosicie spódnicę. To jest takie uwłaczające mnie jako kobiecie, że ktoś mnie będzie wybierał na coś tam. Ja się nigdzie nie pcham, ale tylko dlatego, że jestem babą. Mogę być głupia jak stołowe nogi, jak Sherlin Wingles, jak Dziemianowicz Bąk, ale parytet to się nazywa. Że parytet kobiet, mężczyzn. Gdzie my dojdziemy? Mądrość, inteligencja i wiedza to są kryteria i dla polityka, i dla naukowca, i dla wszystkich, dla aktorów różnych również. Także cała moja nadzieja po wczorajszym dniu w spałowanych chłopach, że jednak, co to już mówiliśmy, mówiłam tu Państwu o tym rodowodzie i o tym, że wśród żołnierzy wyklętych 80 na Lubelszczyźnie, 86% wśród tych, którzy oddali życie za wolność, za Polskę, za swoją ziemię, 86% to byli chłopi. A tylko 14% to byli inteligenci, rzemieślnicy i ludzie z miasta. I cała nadzieja w nas, w tych chłopach, że oni wiedzą, że to jest ich ziemia, ziemia ojców, ziemia dziadów, nie oddali jej Stalinowi i nie oddadzą eurokołchozowi. Także trzymajmy kciuki, módlmy się za tych chłopów po prostu, bo oni dla mnie, mogę się mylić oczywiście, bo nie jestem, wróżyć z fusów można, ale wszystko wskazuje na to, że chłopi po prostu, trzeba ich wspierać na każdym kroku, bo oni są nadzieją, że te wariactwa i Marksa, i Lenina, i Engelsa, i tej Kołłątaj, i teraz Tuska, i jakiegoś Verhofstadta, czy którego tam, czy tej Niemki Urszuli, że nie zniszczą nam państwa, że nie odbiorą nam ziemi i wolności. Bo stoimy w takim momencie właśnie dziejów, że albo zawalczymy o własną wolność i własne państwo, albo nie wiem, dojdzie po prostu do sytuacji jak w książce Orwella 1984 rok. Także proszę Państwa, no jest poważnie, powiedziałabym. No ja jako historyk nie tracę nadziei. Mam nadzieję, że ten neobolszewizm, który się odradza w Europie, bolszewizm, bo to trzeba powiedzieć, że to się Kołłątaj rzuciła 100 lat temu tą ideę. Dziś Michnik lansuje i jego banda lansuje znowu prostytucję tak jak 100 lat temu w Rosji. Czy to się przyjmie, czy te dziewczyny są takie głupie? Nie sądzę. I nic z tego nie wyjdzie, czego sobie i Państwu, proszę Państwa, życzę. Takiej naprawdę wiary w to, że jesteśmy Europejczykami, ale każdy z nas jest przede wszystkim Polakiem. Zresztą termin Europejczyk po raz pierwszy w XVI wieku użył Polak w czasie renesansu. Wyleciało mi nazwisko z głowy, ale znajdę to źródło historyczne. I teraz młodzi ludzie potrafią mi powiedzieć, że oni są Europejczykami. No wiadomo, że jesteśmy Europejczykami, bo żyjemy na kontynencie europejskim, tak jak wszyscy Azjaci są najpierw Azjatami, są Chińczykami, ale Azjatami wszyscy, którzy tam mieszkają. Co za bzdury pojęcie. Europejczyk to lewak, to idiota, który nie ma swoich korzeni. Nie dajmy sobie tego wmówić, proszę Państwa. Jesteśmy przede wszystkim Polakami i Polska jest najważniejsza. Dziękuję bardzo, trochę emocjonalnie mówię, ale jak człowiek tak na wszystko popatrzy, to jestem przerażona, czy to pokolenie da radę. Tak jak nasze pokolenie w czasach PRL-u jednak Polskę obroniło, jak pokolenie naszych dziadów z bolszewikami wojnę w 20 roku wygrało. Czego życzę nam wszystkim i mam nadzieję, że my Polacy daliśmy radę przez 1000 lat, damy radę dalej.
Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję pani doktor. No jak się słucha o tych wszystkich tych wymysłach lewicowych, wręcz lewackich, no to się prawie zastanawia. 200 lat. Zastanawia, czy to jest bardziej śmieszno, czy bardziej straszno, jak to tak z rosyjska można by było skwitować. I śmieszne, i straszne, dokładnie. No i właśnie, tylko nie wiadomo, czy bardziej śmieszne, czy bardziej straszne, tak jak właśnie z tymi pracownikami tak zwanego tego sex workingu i użalaniem się, że oni są bezproduktywni dla gospodarki, no to tak w kategorii śmieszno można by było skwitować, że żeby byli produktywni, to zainstalować każdemu i każdej kasę fiskalną w takim układzie. Dokładnie. I będzie pożyteczna dla gospodarki taka osoba. I niech osoba. Przynajmniej podatki płaci. No właśnie, skoro nie chce mieć potomstwa, to niech przynajmniej państwo będzie bogate. Proszę państwa, mam nadzieję, że my jednak unikniemy takiego losu, który się nie śnił nawet najbardziej płodnym pisarzom science fiction, chociaż życie przerasta najbardziej bujną wyobraźnię i nie wiadomo, co przyniesie i jak to się dalej będzie toczyło. Ale miejmy nadzieję, że życie będzie się toczyło jednak w jakimś w miarę normalnym kierunku, a nie w kierunku, który jest kierunkiem zupełnie zwyrodniałym i zwichrowanym, bo inaczej to niestety z Europy nic nie zostanie, a będzie praktycznie rzecz biorąc nowy kalifat. Bo nas po prostu, krótko powiedziawszy, przejmie schedę po Europejczykach inna nacja, która już jest zagospodarowana, prawie że gotowa do przejęcia całej Europy. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, a my nie stracimy naszego kraju i naszego sposobu życia jako takiego. Dziękuję państwu za uwagę. Marcin Truch, Telewizja Niezależna Lublin, a moim gościem była pani doktor Ewa Kurek, której również dziękuję za bardzo interesujący wykład. Pani doktor, papuwa. No, dziękuję bardzo panie redaktorze i mam proszę państwa nadzieję, że też nie zidiociejemy tak jak komuniści nam to planują. I chciałabym po prostu, tak sobie myślę, że jednak poprosić proszę państwa o te wpłaty na niezależne media, które w dzisiejszej Polsce i stanu wojennego 13 grudnia do mini 23 są bardzo potrzebne po prostu. Tak jak myślę o czasach Solidarności, to myśmy mieli do dyspozycji tylko maszyny do pisania i powielacze. No ale żeby utrzymać te inne przekazy, po prostu trzeba pomagać finansowo, bo inaczej się nie da rady. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia. A ja ze swojej strony dorzucę jeszcze tylko tyle, że nie dawajmy się zwariować, szanowni państwo. Nie dawajmy się. A państwa proszę, żebyście nas wspierali po to, żebyście państwo mieli odskocznię od tego wariatkowa, które się rozwija w naszej polityce i żebyście państwo mogli czasem spojrzeć jakimś takim chłodniejszym, rozsądniejszym okiem naszej telewizji na tą chorą rzeczywistość. I na koniec jeszcze proszę państwa powiem, że nawet dzisiaj to, co państwu mówiłam o tej Kołątaj, o Leninie, o tym, że nie bójmy się, wszystko to już było. Przeżyliśmy, i mówiło się w czasach komuny, przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Przeżyliśmy te wszystkie potopy, to przeżyjemy i tą neobolszewię, która nam próbuje odebrać państwo, honor i wszystkie wartości po prostu. I któremu niestety towarzyszy zgraja nowej targowicy. I na czele z Tuskiem i z wnukiem Misienkiewicza, z prawnukiem. Dziękujemy zatem za uwagę. Życzymy miłego dnia. Marcin Truch, Telewizja Niezależny Lublin, a moim gościem była pani doktor Ewa Kurek, której dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.